Śląskiego. Dokładnie chcieliśmy zaprezentować tutaj zgromadzonym widzom działania destrukcyjnej grupy Wallenberga, czyli Tadeusza Puszczyńskiego, która dokonała akcji dywersyjnych tuż przed wybuchem III Powstania Śląskiego, niszcząc mosty kolejowe, niszcząc też linie kolejowe, które uniemożliwiły dostarczenie posiłków w tych pierwszych dniach Powstania Śląskiego z głąb z terenów Niemiec. I to był motyw Powstania Śląskiego, tej rekonstrukcji, którą przedstawiliśmy. Drugim etapem tej rekonstrukcji była już zbiórka powstańcza i atak na posterunek niemiecki. A kolejna teraz rekonstrukcja, którą przygotowujecie, dotyczy jakiego wydarzenia? No to już jest jakby nasze sztandarowe wydarzenie, czyli polskie podziemie niepodległościowe. W tym roku będziemy przedstawiać działania oddziału z partyzanckiego żołnierzy Armii Krajowej z 1944 roku, który przeprowadzi zasadzkę oraz będzie przeprowadzał atak na posterunek niemiecki. Jest to związane tutaj z naszą lokalną historią, dlatego że tutaj na terenie Śląska Cieszyńskiego Żywiecczyzny już od 1943 roku aktywnie działały oddziały partyzanckie, walcząc z okupantem niemieckim, a po 1945 roku kontynuując tą walkę z okupantem komunistycznym. W pierwszej inscenizacji stronę powstańczą zaprezentowała Grupa Rekonstrukcji Historycznej Beskidy wraz z piechotą HER. Stronę przeciwną zagrali rekonstruktorzy z 34. Pułku Piechoty Gwardii oraz jeszcze osoby, że tak powiem, niezrzeszone, które robią te sylwetki rekonstrukcyjne. Natomiast w drugiej rekonstrukcji do strony partyzanckiej oprócz GRH Beskidy dołączyła GRH WiN z Warszawy. Grupę niemiecką będą grali rekonstruktorzy 34. Pułku Gwardii oraz grupa niemiecka. Podczas tej rekonstrukcji przedstawiam sylwetkę plutonowego Armii Krajowej, złożoną z sukiennej rogatywki z orłem w koronie na głowie sukiennej. Na sobie mam mundur derlichowy, szyty na wzór tego munduru przedwojennego, bryczesy cywilne. Jeśli chodzi o broń, to mam zdobyczny pistolet niemiecki w kaburze i pas z koalicyjką. No, oczywiście jeszcze lornetkę jako atrybut takiego dowódcy, który prowadzi pluton do ataku. Motyw właśnie w drugiej rekonstrukcji nawiązujący do polskiej policji podczas okupacji niemieckiej, tak zwanej granatowej. Właśnie chcemy pokazać wątek jakby i złożoność tematu, jeśli chodzi o tą formację. W tym wypadku akurat granatowy policjant będzie współdziałał z podziemiem niepodległościowym, przekaże informacje na temat posterunku niemieckiego oraz przejazdu właśnie jednego z podoficerów z ważnymi dokumentami i na niego będzie zasadzka. Chcieliśmy właśnie też w tym roku skomponować ten motyw, żeby też jakby uświadomić ludziom złożoność tej formacji, bo byli policjanci, którzy współpracowali z podziemiem niepodległościowym, a byli tacy, którzy niestety mieli ciemną kartę na swoim sumieniu. My tak co roku staramy się dać inne wątki i przedstawić inne rysy historyczne różnych formacji. Najbardziej mi się podoba w pikniku historycznym w Pogórzu, że co roku jest inny motyw i robimy inną rekonstrukcję dotyczącą innych formacji i zupełnie innej tematyki. Oczywiście wszystko w okolicach II wojny światowej i losach powojennych, ale co roku ta rekonstrukcja jest inna. I ktoś, kto przychodzi z roku na rok na ten piknik, wie o tym, że będzie coś innego. To nie jest oklepana rekonstrukcja, że robimy co roku to samo, ten sam scenariusz, tylko co roku praktycznie są też jakieś dodatkowe grupy, które robią jakieś różne formacje, ale też przede wszystkim jest inny scenariusz, inne wątki historyczne i myślę, że dla takich uczestników pikniku właśnie historycznego to jest świetna atrakcja historyczna i także właśnie żywa lekcja historii.